nazywam Kasper. Dzisiaj wam opowiem jedną historyjkę lub dwie. Zacznijmy od tego brodacza. Dzisiaj była otwarta stodoła i on ciągle tacie przeszkadzał i wlatywał do stodoły. Tata go wyganiał, on przylatywał. No i może teraz wam opowiem tą drugą historię. Dzisiaj nam dopadł jastrząb Newkę, ale na szczęście opuścił, to jest ta Newka. Nic się jej nie stało. Nie widać, żeby coś jej się stało. O, i teraz są nowe półki. Takie jest one. Wystraszona, trzęsie się. Są nowe półki. Są takie nowe półki. Tutaj. Wypuściliśmy dzisiaj... Tu jeszcze będą te daszki. W ogóle dzisiaj wypuściliśmy gołąbki i wszystkie nam wróciły. Nawet te brodacze, krymeczki. O, ten sam, który dzisiaj tak latał, że Jezus Maria. Lepiej o tej... Nie, latać. Właśnie nam się parują te czarne... Siwa Newka z... Nie, siwy Newek z czarną Newką. No i... Jeszcze wam pokażemy nasze papuszki. Ten Newek ma takie fajne piórko siwe na ogonie. Biały ogon, siwe piórko. Po cięciu przejdziemy do papu. Jesteśmy już po cięciu. Tu nasz tata był. Tutaj nasze papuszki. Dzisiaj w dzień zauważyliśmy przy tej samicce, że miała krew na skrzydle. O, jest tam krew, nie wiem czy je zauważycie. Może ja zbliżę. Głato zasłonił? Nie głato. No nie. O, teraz widać. O, ten WPV bardzo fajny. On się podoba. Dobra, to... Tutaj mają wyjście. Może jutro nagramy filmik, jak wylatują gołąbki. Tutaj zegarka, Janusz. Januszek. Dobra, to będziemy się żegnać. Karmy nie mają. Dzisiaj chyba damy karmę jajeczną trochę. No, trochę damy im karmy jajecznej. No i co? Może nagramy jutro odcinek, jak wypuszczamy gołąbki. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak chcecie być na bieżąco. Cześć.